Wielu obserwatorów zadaje sobie pytanie, czy uda się uratować demokrację w Stanach Zjednoczonych. To pytanie pojawia się z dojmującą siłą po wygranych przez Joe'a Bidena wyborach. Pojawia się dlatego, że przegrany Donald Trump i wielu jego zwolenników uparcie twierdzą, że wybory zostały sfałszowane. Przypomnijmy, że na zwycięzcę zagłosowało 74 milionów wyborców, a na przegranego 70 milionów. Sytuacja powtórzyła się sprzed 3 lat, gdy również kandydatka demokratów wygrała, natomiast Donald Trump otrzymał 3 miliony mniej głosów, a jednak wskutek dość skomplikowanego systemu liczenia głosów to właśnie Trumpowi przypadło w udziale zwycięstwo. Niewątpliwie przy dzisiejszych oporach, na jakie natrafia uznanie wyniku, tamto doświadczenie odgrywa pewną rolę. Zresztą Trump już wcześniej zapowiedział, że w wypadku niekorzystnego dla niego wyniku zrobi wszystko, żeby wynik sobie na swoją korzyść niejako przypisać. Ta sytuacja sprawia, że pytania na temat możliwości ocalenia demokracji są zasadne. Te głosy pojawiają się również w licznych komentarzach. Najbardziej dosadnie wyraził je taki znany komentator, politolog Robert Reich, który no jest przekonany, że do 20 stycznia, czyli do momentu przekazania władzy prezydenckiej, Donald Trump i jego administracja zrobi wszystko, żeby do tego przekazania nie doszło. Czy to jest możliwe? Wydaje się, że jednak mechanizmy ratujące demokrację są na tyle mocne, że ta próba zakłócenia tego demokratycznego przekazania władzy się nie powiedzie. Pewnym wyznacznikiem, w jakim kierunku te wydarzenia się potoczą, jest mowa akceptująca wynik wyborów, wygłoszona przez prezydenta elekta Bidena, który z jednej strony, co jest oczywiste, wyraził radość z powodu odniesionego zwycięstwa, ale w jego mowie znalazły się również bardzo mocne i znaczące akcenty rekoncyliacyjne. Wyraźnie wyciągnął rękę do zwolenników swego oponenta, Donalda Trumpa, mówiąc, że jest przekonany, że radość jego wyborców nie jest dzielona przez jego oponentów. Niemniej jednak postara się zrobić wszystko, by być naprawdę prezydentem wszystkich Amerykanów i jest przekonany, że ta wyciągnięta ręka zostanie w końcu podjęta. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka elementów obecnych w tej mowie króciutkiej, liczącej zaledwie 1500 słów, trwającej dosłownie kilka, może kilkanaście minut, ale znalazły się w tej mowie akcenty dobrze znane historykom wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, nawiązania do licznych poprzedników. Chcę zwrócić uwagę tylko na jedną, czy na kilka przykładów tego nawiązania. Jeden to jest nawiązanie do mowy
która jest klasyczną już mową Abrahama Lincolna, który w podobnych okolicznościach, wygrywając wybory, wygłosił taką mowę w 1861 roku, gdzie te akcenty pojednawcze wybrzmiały z wyjątkową siłą. I tam zabrzmiały słowa, które są cytowane może już do znudzenia, również w tytułach różnych książek, że better angels of our nature zwyciężą. To znaczy, że dosłownie lepsi aniołowie naszej natury zwyciężą. To, co jest w nas pozytywne, dobre, na pewno odniesie ostateczne zwycięstwo. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Innym nawiązaniem istotnym było nawiązanie do Johna Kennedy'ego, jedynego jak dotąd prezydenta katolika. I John Kennedy i w kampanii wyborczej, i w trakcie swojej krótkiej, przerwanej brutalnie zabójstwem prezydentury, podkreślał, że jego bycie katolikiem wcale nie oznacza, że będzie dyskryminował niekatolików, że jako prezydent dla niego najważniejszym jakby polem, który będzie kierował nim, najważniejszym horyzontem, to jest wola ludu amerykańskiego. I to również znalazło się w wypowiedzi Johna Bidena, który zresztą jak wielu jego poprzedników chętnie mówi o Bogu i o swojej wierze. I to jest w polityce amerykańskiej czymś przyjętym za dobrą monetę, choćby dlatego, że rozdzielenie polityki i religii jest czymś zagwarantowanym konstytucyjnie i w tak zwanej pierwszej poprawce, gdzie mowa jest właśnie o tym, że ani kongres, ani prezydent nie będzie niczego nowego wprowadzał. I jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, tam się pojawia w tym przemówieniu bodajże trzykrotnie motyw leczenia, uleczenia, zdobycia na nowo jedności. Więc to jest taka naprawdę troska głęboka o Stany Zjednoczone, żeby ta polaryzacja, do której doszło w ciągu ostatnich 4 lat, w dużym stopniu dzięki retoryce bardzo polaryzującej prezydenta Trumpa, żeby ta polaryzująca siła płynąca właśnie z Białego Domu, żeby wreszcie wyciszyła się i żeby stamtąd płynął głos właśnie koncyliacyjny, pojednawczy. I równie często w tej króciutkiej mowie Biden wspomniał o duszy amerykańskiej. To jest pojęcie, które się pojawia w licznych opracowaniach, książkach, American Soul. Co to jest? To jest, jak sądzę, właśnie taka wiara w siłę społeczną, w siłę demokracji i wiara w to, że to, co jest w nas dobre, ten właśnie ci dobrzy aniołowie, którzy w nas są, że to zwycięży. Jestem przekonany, że choć nie wiemy, jakie jeszcze niespodzianki kryje Donald Trump, to jednak zdrowe odruchy również mediów amerykańskich, nawet najbardziej sprzyjających Trumpowi, jak Fox News, jak Twitter, jak Facebook, czyli te media społecznościowe, które w dużym stopniu wpłynęły na wynik wyborów 4 lata temu, że one, dystansując się coraz bardziej od tych manipulacji Trumpa i jego zwolenników, przywrócą demokracji amerykańskiej, jej dawną świetność, wigor i, krótko mówiąc, Joe Biden uratuje demokrację, która nadal będzie przykładem dla innych.